Ciekawa sytuacja, kiedy parę lat temu nie zrobiłeś, czy nie zrobiłeś badań za jazdę po alkoholu, bo nie miałeś prawka. No, o temacie już zapomniałeś, parę lat minęło. Natomiast w końcu zdałeś egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Idziesz do Wydziału Komunikacji, chcesz już jeździć, a tutaj mała niespodzianeczka, bo upominają się o zaległe badania z WOMP, czyli z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i zacznę od zapytania bardzo zdziwionego mojego widza. Witam, 6 lat temu miałem nieprzyjemne spotkanie z policją, jechałem z małej imprezki od kolegi i zatrzymali mnie na rowerze. Dostałem zakaz prowadzenia pojazdów na 2 lata. No, złapanie po pijaku na rowerze, no ból. Także jeszcze samochodem to rozumiem, ale rower to już w ogóle. W tamtym tygodniu zdałem prawo jazdy kategorii B, a dzisiaj, dzwoniąc do Wydziału Komunikacji, dowiedziałem się, że muszę zrobić badania lekarskie, na które wtedy, kilka lat temu, zostałem skierowany przez policję. No i chciałbym się dowiedzieć, czy muszę robić te badania, czy nie, skoro szczęśliwie zdałem egzamin. Odpowiadając na to pytanie, no niestety, jazda rowerem po pijaku była traktowana kiedyś na równi z jazdą samochodem po pijaku, z rowerzystów masowo robiono przestępców. No a jednocześnie w ramach takiej kary dodatkowej, żeby im się w głowach nie poprzewracało, kierowano ich na badania kierowców. I to kierowano nawet jak dany cyklista nie miał prawa jazdy. Jak nie miał i nie zamierzał mieć, to, no to z reguły, jakby to powiedzieć, sprawę olewał ciepłym moczem, się nie badał. No i pozwalało mu to wtedy zaoszczędzić kilkaset złotych na kolejną wpadkę, czy kolejny sąd, czy kolejny mandat. No gorzej, jeżeli na przykład ci się plany zmieniły i prawko ni stąd, ni zowąd stawało się potrzebne. Niestety informacja o skierowaniu cię na badania przez policję ciągle leży w Wydziale Komunikacji i dopóki starej sprawy nie zakończysz, no to nie możesz liczyć na wydanie nowego prawka. Na pocieszenie mogę ci powiedzieć, że skoro przeszedłeś badania przed kursem, no to pewnie dasz radę i w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. No, jest tylko mała różnica w kosztach, bo WOMP-y zdecydowanie bardziej się cenią i ta zabawa będzie cię kosztowała kilkaset złotych, tam 400 z groszami. Oczywiście same badania lekarskie. No, a u lekarzy prywatnych kosztuje to, no, uważam, że maksymalnie do stówki, to jest jakaś taka kwota przynajmniej na dzisiaj, na rok 2014, aczkolwiek słyszałem, że mają wprowadzić stawkę urzędową 150 zł wszędzie. Także na tym kończę, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, specjalista medycyny transportu i do zobaczenia w moim kolejnym wideo. Natomiast jeżeli ci się filmik spodobał, daj lajka, daj kciuka. Jak chcesz więcej takich materiałów, koniecznie zasubskrybuj mój kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy. Po mojej prawej stronie i tam z dołu przy ekraniku zobaczysz linki do subskrypcji. To jest moja prawa strona, twoja lewa i w ten sposób nie ominiesz żadnego filmiku. Także raz na tydzień staram się coś w oparciu o doświadczenia moich widzów, takich jak ty, coś nakręcić. Tak na marginesie, system kontroli kierowców się uszczelnia, może się spodziewać, że będzie jeszcze gorzej i nawet drobne wykroczenie może ciągnąć się za tobą jak smród po gaciach. Kierowca taki jak ty jest naprawdę miękkim celem, szczególnie do uzupełnienia braku w budżecie państwowym. Od czasu do czasu wybucha afera, jak to tam jakiś komendant policji powiatowej każe łapać więcej kierowców, no aby było więcej mandatów, on tam dostanie jakiś medal, a ty z reguły za to płacisz. Natomiast jeżeli, powiedzmy, złapano cię i nie miałeś jeszcze wtedy prawa jazdy, a kiedykolwiek w życiu będziesz to prawko potrzebował, to zdecydowanie odradzam przeciąganie badań w nieskończoność. Zasady badań też się mogą zmienić na gorsze. Świadczy o tym na przykład Polaków w Niemczech, jest tam taki idioten test, podobno ten idioten test może tylko zdać idioten, prawda?
nie dość, że kosztuje to parę tysięcy euro, to zdanie tego jest po prostu graniczy z cudem. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia wkrótce.